reprezentuję Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Historii. Od wielu lat, ponad dekady, zajmuję się losami polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu i dziękuję za taką możliwość. Tylko fragment, cząstkę moich badań, które dotyczą właśnie dzieci z Zamojszczyzny i ich wojennych losów. Dzieci. Gdzie są dzieci? Chcemy im pomagać. Chcemy je wziąć do siebie, ratować. Ja wychowam jedno czteroletnie, bo moja Janka ma 4 lata. Ja chcę 7-letniego chłopczyka do Józia. Będzie w sam raz pasował, a ubrankami się podzielą. Ja chcę parkę, wszystko jedno jakie. Byle było rodzeństwo. Swoich nie mam, niech się chowają. Te oto słowa, proszę Państwa, napisze zaraz po wojnie w 1946 roku Maria Trzcińska-Kamińska, pochodząca z niewielkiej wioski koło Zamościa, wioski Wieprzec. Proszę Państwa, w całym okupowanym kraju czekano na te dzieci. Po rozpoczęciu akcji kolonizacyjno-wysiedleńczej na Zamojszczyźnie 27 listopada 1942 roku w Skierbieszowie i pobliskich Sadach. Od tego dnia rozpoczynała się gehenna Polaków na Zamojszczyźnie, a w szczególności gehenna i tragizm polskich dzieci. Już od pierwszych dni wysiedlenia te dzieci przeżywały dramat. Dramat, bo musiały natychmiast opuścić rodzinny dom. Wszystkich mieszkańców wysiedlanych z Zamojszczyzny, czyli początkowo w pierwszych dniach i tygodniach z okolic Zamościa, kierowano do obozu przejściowego w Zamościu. Był to obóz przejściowy, ale proszę Państwa, tylko w nazwie, ponieważ uchwałą Sądu Najwyższego w Warszawie w 1982 roku uznano, iż obóz przejściowy w Zamościu w rzeczywistości miał charakter obozu koncentracyjnego w odniesieniu do lat dzieci do lat 14. Te dzieci, one były skazane w obozie przejściowym na eksterminację nie bezpośrednio, bo tam nie było komór gazowych, tak jak na przykład w Auschwitz, ale na eksterminację pośrednią poprzez przebywanie w nieodpowiednich warunkach niehumanitarnych, dalece niehumanitarnych, w barakach, tak zwanych końskich barakach. I tam ginęły z głodu. Ginęły z głodu. A wcześniej, z głodu i zimna, tak, ale przede wszystkim z głodu. A wcześniej przechodziły selekcję rasową, prowadzoną przez komisję wartościującą, złożoną nie z lekarzy, ale z niemieckich oficerów. I w wyniku tej selekcji te dzieci, które nie odpowiadały wzorcom rasy nordyckiej, czyli ten wzorzec obejmował dzieci z jasnymi włosami, niebieskimi oczami, z odpowiednim układem twarzy czaszki, te dzieci, jeśli one nie odpowiadały temu wzorcowi, były kierowane do oddzielnych baraków, tak zwanych końskich, odrywane wcześniej od rodziców, od matek. Dochodziło wtedy do dantejskich scen. Czasami Niemcy zostawiali matkę czy matki przy dzieciach wtedy, kiedy oceniono, że nie przedstawia wartości jako przyszła robotnica przymusowa. Matki czasami były w starszym wieku, czasami przyznały, że chorowały, zwłaszcza na tyfus, chorobę zakaźną, której panicznie Niemcy się bali. I te matki czasami zostawały, ale te matki, które zostały przy dzieciach w tych końskich barakach, one nie dawały gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ za rogiem baraku czaił się strach, czaiło się zło w postaci obozowej załogi.
Proszę Państwa, w grudniu 1942 roku, na początku grudnia, kiedy już obóz był przepełniony, Niemcy bali się wybuchu epidemii w obozie i rozpoczęto wywożenie więźniów z tegoż obozu. Pierwsze trzy transporty z dziećmi, a także ze starcami, bo nie powiedziałam jeszcze, że w tych końskich barakach czasem matki były z dziećmi, ale większość dzieci oddawano pod opiekę osobom starszym, które również z tymi dziećmi były kierowane do tych baraków. Te osoby starsze miały sprawować nadzór, jednej osobie przydzielano sześcioro dzieci na przykład, ale te osoby starsze, one same wymagały troski i opieki, więc tutaj no, dzieci niestety, ale ginęły bez opieki po prostu. I dzieci i starców formowano w kolumny i wywożono wozami do pobliskiej rampy, na pobliską rampę buraczaną w Zamościu i stamtąd ładowano do towarowych, bydlęcych wagonów. Bydlęce wagony, zaryglowane na wszystkie spusty, ciemno, pusto, a w środku około 60 dzieci i starców. Pociąg zatrzymywał się nie wiadomo gdzie, w polu i na stacjach. Na postojach otwierano tylko maleńkie okienka u góry. Czasami czyjaś ręka wrzuciła przez nie kawałek chleba lub parę kartofli. Wybuchała o nie bójka. Wszyscy mieliśmy nadmrożone ręce, nogi i twarze. Było to w grudniu i mrozy silne. To fragment relacji Stanisława Urbana jako dziecko wywiezionego w jednym z tych transportów skierowanych do powiatu garwolińskiego. Proszę Państwa, to trzy transporty. Kolejne transporty były kierowane do sąsiedniego powiatu siedleckiego. Do mojego rodzinnego miasta, do Siedlec, Niemcy skierowali właśnie jeden z tych transportów. Wczoraj minęła, dokładnie wczoraj, 80. rocznica przyjazdu tego transportu. Ten transport liczył 998 osób, w tym 550 dzieci, czyli ponad połowę stanowiły właśnie dzieci. I ponieważ temat nie był eksplorowany naukowo, więc ja ponad dekadę temu zajęłam się tym tematem i dlatego właśnie chciałabym przybliżyć tę problematykę. Dramat półżywych, zamarzniętych, głodnych dzieci, które były transportowane w bydlęcych wagonach zimą 1942 i 1943 roku, wywołał wstrząs w całym okupowanym kraju. Ludność zbierała się przy stacjach kolejowych, przy torach, w poszukiwaniu właśnie tych dzieci, by ratować je przed zniemczeniem i zagładą. Tam wszędzie, gdzie było możliwe, spieszono z pomocą, ale Niemcy nie pozwalali się nawet zbliżać do wagonów, by na przykład podać dzieciom troszkę żywności, wodę, czy nawet rzucić kulki śniegu, o które dzieci prosiły. Proszę Państwa, na początku 1943 roku, w styczniu, zabłąkane wagony z dziećmi Zamojszczyzny nieoczekiwanie pojawiają się w różnych miastach, między innymi w Warszawie, między innymi w Toruniu, Bydgoszczy, Chojnicach, Tczewie, Gdyni. W Warszawie był to tak zwany pociąg widmo, tak, o takim pociągu pisała konspiracyjna prawda. On miał stać na jednej z warszawskich stacji kolejowych i powoli zamieniać się w zbiorową trumnę. W całej Warszawie mówiono o niczym innym, jak tylko o dzieciach. Strojne panie, paskarze, szmuglerzy, spekulanci wojenni, w pocie czoła pracująca inteligencja, a nade wszystko brać robotnicza i największa biedota Warszawy, wszyscy poczuli już na tę chwilę w swych piersiach jedno serce matki, która o nic nie dbając i niczego się nie bojąc, spieszy ratować swe dzieci. To jest fragment z prasy konspiracyjnej. Miasto było, proszę Państwa, tak nieprzytomne, że nikt nie mówił o niczym innym, tylko na ustach mieszkańców stolicy, Polaków, były jedynie dzieci. Co się dzieje pod koniec stycznia? Transporty z dziećmi Zamojszczyzny, które wyjeżdżają z obozu przejściowego w Zamościu, docierają do Łodzi, do Pabianic.
i do Poznania, a więc na ziemie polskie, przyłączone do III Rzeszy. Polakom udało się rozebrać między siebie wprost ze stacji część spośród tych dzieci. W Łodzi, a także w okolicy, dzięki natychmiastowej reakcji mieszkańców na wiadomość o transportach, Niemcy zastosowali represje, aresztowano Polaków, którzy zgłaszali się do urzędów z deklaracją wzięcia dziecka bądź dzieci pod opiekę. Też w domach, proszę Państwa, przeprowadzano w Łodzi okolicy konfiskatę, nawet konfiskowano domowe zapasy, cynicznie uzasadniając to stwierdzeniem, takim argumentem: widocznie macie więcej niż potrzeba, skoro chcecie brać obce dzieci. Tak Niemcy mówili do Polaków. W rezultacie po jakimś czasie, na szczęście, część osób tych aresztowanych zwolniono. W Poznaniu, proszę Państwa, pewną ilość dzieci rozbierano, rozdzielono wśród Polaków, ale także wśród Niemców. Polakom niestety robiono trudności w przydzielaniu dzieci, ponieważ musieli płacić po 10 marek niemieckich za otrzymanie dziecka. I o tym informowała agencja informacyjna Wieś. Na wszystkich stacjach kolejowych, przez które przejeżdżały transporty z dziećmi, jak na przykład Sieradz, Pabianice, Zduńska Wola, czekały gromady kobiet, aby zaopiekować się przejeżdżającymi dziećmi, dostarczyć im choćby żywność. W marcu 1943 roku pewną ilość dzieci Zamojszczyzny udało się wykupić na Pomorzu Polakom. Niemcy oficjalnie sprzedawali dzieci tam, tej ludności polskiej, która się po te dzieci zgłaszała. Żądano za jedno dziecko, proszę Państwa, 40 marek niemieckich i więcej, czyli taka była cena, taka była wartość życia polskiego dziecka z Zamojszczyzny. W Bydgoszczy na dworcu działy się wstrząsające sceny, gdy dzieci z wagonów błagały ludność, by je wykupiono. Czytamy w jednym z meldunków delegatury rządu RP na kraj. Też, proszę Państwa, na Pomorze dotarło kilka grup dzieci, tak jak mówiłam, i część umieszczono w obozie w Garczynie koło Kościerzyny. Pod koniec marca 1943 przebywało tam jeszcze około 400 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. I z Garczyna pewną liczbę dzieci przydzielono kolonistom niemieckim z Bezarabii, którzy zaraz potem sprzedawali je Polakom. W Garczynie na tle handlu dziećmi doszło nawet do zajść i aresztowań, ponieważ z całych Kaszub zjeżdżało wielu Polaków, by wykupić dzieci. Proszę Państwa, prawdopodobnie z Zamojszczyzny pochodziły dzieci zamarznięte w wagonach towarowych zimą na przełomie 1942 i 1943 roku. Te wagony już z nieżywymi dziećmi dotarły prawdopodobnie do Ciechomic w powiecie Gostynin. Podczas II wojny światowej to był teren rejencji ciechanowskiej. Śledztwo, które prowadziła Główna Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, ujawniło, iż zwłoki około 300 dzieci zostały pogrzebane w lesie koło Łącka. Prawdopodobnie zimą 1942-1943, w okresie dużego nasilenia mrozów, prawdopodobnie w lutym, do Pilawy dotarł transport. Pilawa to w powiecie karwolińskim miejscowość. Transport wiozący około 500 zamarzniętych, już nieżywych dzieci polskich z Zamojszczyzny. Według świadków na miejscu stwierdzono, że wszystkie dzieci zmarły w drodze. Pociąg ze zmarłymi dziećmi miał być skierowany przez Chełm i Włodawę do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. W tym drugim obozie w Sobiborze, jak zeznaje Janina Suchodolska z Dublina, zwłoki dzieci zostały spalone na stosach. Wieści o dzieciach marznących w towarowych wagonach, o dzieciach wiezionych w nieznane, dotarły w pierwszych miesiącach 1943 roku także na tereny Zagłębia Dąbrowskiego i na Śląsk. Pewnego dnia w Sosnowcu rozeszły się pogłoski mówiące o tym, że miejscowa firma tekstylna Dittel ma do sprzedania dzieci z Zamojszczyzny. Natychmiast utworzyły się kolejki przed firmowym punktem sprzedaży, a kobiety dopytywały się w tej sprawie nawet w Arbeitsamcie.
W tym czasie Polacy z Katowic, Chorzowa i Bielska próbowali dotrzeć do transportów z dziećmi z Zamojszczyzny, by wykupić je z rąk niemieckich konwojentów. Wykorzystywano przy tym wszelkie możliwe sposoby. Z kolei, proszę Państwa, w Cieszynie prawdopodobnie gestapo zajęło się sprawą pogłosek na temat sprzedaży dzieci przez Niemców i aresztowało wówczas szereg kobiet w celu wykrycia źródła pogłosek. Proszę Państwa, dzieci polskie z Zamojszczyzny były również wywożone do Rzeszy na zniemczenie, na germanizację. Niewielka liczba dzieci, około 300 w grudniu 1942 roku wysłane zostały te dzieci z Zamościa, z obozu przejściowego. Też latem 1943 roku taka liczba, 4454 dzieci, to jest liczba taka minimum, bo nie wiadomo dokładnie, bo nie prowadzono po wojnie badań w tym kierunku. Czyli około 4,5 tysiąca, poniżej 5 tysięcy na pewno, to co najmniej, wywieziono na germanizację. Te dzieci, one prawdopodobnie pozostały na terenie Niemiec i nawet żyły w nieświadomości swojego polskiego pochodzenia z zatartą tożsamością, nie wiedząc, że ich korzenie są właśnie w Polsce i na Zamojszczyźnie. Być może jeszcze żyją do dnia dzisiejszego. Ja, proszę Państwa, ten temat badam od wielu lat i znam tylko 3 przypadki, kiedy udało się odzyskać 3 dzieci właśnie tych germanizowanych. Jeden przypadek, króciutko powiem, Andrzej Kuncewicz z Zamościa miał wtedy 9 lat. I on został aresztowany w Zamościu podczas pogrzebu mamy. Jego ojciec był poszukiwany przez gestapo. Oczywiście nie był na pogrzebie, ale było to dziecko. Został zabrany wprost właśnie z pogrzebu, po pogrzebie. Wywieziony do Rzeszy właśnie na zniemczenie. Początkowo przebywał w Alzacji, w granicach III Rzeszy. Ona wówczas znajdowała się w szkole, która miała za zadanie zniemczać dzieci. Tam oprócz też polskiej, proszę Państwa, dzieci były dzieci francuskie, jugosłowiańskie, dzieci greckie, nawet rosyjskie i były badane wcześniej pod kątem kryteriów typu nordyckiego. Dziecko wartościowe rasowo, czyli Blau Kinder, miało jasne włosy, niebieskie oczy, tak jak Państwu już mówiłam, i odpowiedni układ twarzy, czaszki. Andrzej przeszedł już takie badanie w Zamościu w 1941-1942 roku. Dostał wtedy notę dodatnią według oznaczeń Niemców. Co ciekawe, proszę Państwa, Andrzej Kuncewicz w tej szkole, gdzie go zniemczano, przebywał jako Andreas Kunce. Po ewakuacji szkoły przeniesiono dzieci do Seefeld w powiecie Schwarzwald. Po wojnie, jesienią 1945 roku, ojciec rozpoczął poszukiwania, wyjechał z polską misją repatriacyjną do Niemiec i tam odnalazł syna. Chłopiec przebywał w domu prywatnym u pewnej wdowy Wilge. Wzięła go na wychowanie właśnie ta kobieta po zlikwidowaniu szkoły. I co zeznał ojciec już na temat właśnie tej opieki, na temat sytuacji dziecka? Cytuję: opiekę miał dobrą i traktowany był jak rodzone dziecko. Pretensji do niej mieć nie mogę, gdyż oznajmiono jej, że Andrzej jest pełnym sierotą, zaś stopień germanizacji był już tak daleko posunięty, że mógł uchodzić za Niemca wychowanego w Polsce. Czyli to zeznał właśnie ojciec, kiedy już to dziecko odnalazł. Też, proszę Państwa, dzieci z Zamojszczyzny były wywożone z obozu przejściowego w Zamościu w transportach. 3 transporty z Polakami Niemcy wywieźli właśnie zimą 1942-1943 do KL Auschwitz II-Birkenau. 1301 osób, w tym również dzieci i dziewczynki i chłopcy, byli tam poddawani tak zwanemu szpilowaniu, czyli to był zastrzyk z trucizną, z fenolem, aplikowany wprost w serce, który
powodował zatrzymanie natychmiast właśnie akcji serca, czyli w ten sposób poprzez tak zwane szpilowanie te polskie dzieci uśmiercano w KL Auschwitz. Dzieci były wywożone również do KL Lublin, nieco bliżej, czyli na Majdanek. Mieczysław Klimczak po powrocie z Majdanka ważył 11 kg. Miał wtedy 9 lat. 9 lat i 11 kg wagi. Spośród osadzonych tam około 9 tysięcy Polaków, w tym także dzieci, pochodzących głównie z powiatów Biłgoraj i Zamość, wielu, proszę Państwa, na Majdanku nie przeżyło panujących tam skrajnie ciężkich warunków egzystencji. Kiedy tę ludność, nieco ponad 2 tysiące, zwolniono w sierpniu 1943 roku, zwolniono, władze obozu przychyliły się do prośby i zwolniły najciężej chore dzieci, a także kobiety, ich matki. W szpitalach lokowano te dzieci zwolnione i na przykład w szpitalu Jana Bożego lekarze nie zdążyli postawić jeszcze diagnozy, bo tak szybko te dzieci umierały. Taki był stan zdrowia. I proszę Państwa, transporty śmierci, ja je tak nazywam, transporty śmierci, 6 transportów, o 3 już wspomniałam, te transporty skierowane do dystryktu warszawskiego, do 3 powiatów, grudzień 3 transporty, grudzień 42, styczeń transport do Siedlec i luty, 2 lutego dotarł jeszcze do powiatu siedleckiego 5 transport śmierci i 6, 28 lutego do miejscowości Mrozy na trasie Siedlce Warszawa. Kiedy transport przyjechał do Siedlec, to informacje w ogóle, że Niemcy planują skierować do Siedlec transporty z 2 tysiącami osób wysiedlonych, Niemcy używali słowa ewakuowanych, nie wysiedlonych, ewakuowanych z Lubelszczyzny. Te informacje, proszę Państwa, Polski Komitet Opiekuńczy w Siedlcach dostał już 7 grudnia, a więc 7 tygodni przed przyjazdem tego transportu. Ale rozpoczęto wprawdzie przygotowania, zbierano żywność wśród ludności i nie tylko gromadzono tę żywność, bo było powiedziane, że na kilka dni mają być ci wysiedleni zakwaterowani. Jednak nie wiadomo było, w jakim to czasie dokładnie transport przyjedzie do Siedlec, a poza tym nikt, proszę Państwa, nie wiedział, że w tych transportach dwóch skierowanych do powiatu siedleckiego przyjadą przede wszystkim chore, wygłodzone, na skraju życia i śmierci dzieci, niektóre nawet w agonii. Nikt się tego nie spodziewał. Te dzieci trzeba było natychmiast leczyć, podjąć tutaj to leczenie w szpitalach tych, które funkcjonowały, bądź też w prowizorycznych, nowo tworzonych szpitalikach, bo w szpitalach kładziono po dwoje, po troje dzieci na łóżeczkach, bo nie było miejsca, a było tak dużo dzieci potrzebujących natychmiastowej pomocy. Byłam w stanie agonii, szczękościsk, głodowy duży brzuszek, wycieńczenie, odleżyny wygryzione przez wszy, aż do kości. Wspomina Janina Zielińska, urodzona w 1938 roku, wywieziona w transporcie do Siedlec, czyli wówczas miała 5 lat. Ofiarność społeczeństwa była ogromna, kto mógł, ratował dzieci. A przecież trudno było w czasie okupacji wyżywić nawet swoją rodzinę, a zawszone i chore dziecko trzeba było ogolić, wykąpać, odzież spalić i długo, długo leczyć. Wszystkie dzieci miały biegunkę, więc przyniesione na dworzec kolejowy kanapki i jedzenie były nieodpowiednie dla wygłodzonych i wycieńczonych obozowiczów. Siostry PCK upominały ludzi, aby nie dawali niczego do jedzenia na te posklejane głodem jelita dziecięce. Koniec cytatu. Proszę Państwa, te dzieci z transportu, mówiąc tylko na przykładzie Siedlec, ale było identycznie w przypadku tych innych transportów, te dzieci zabierano z ogromnym entuzjazmem, z taką determinacją. Dlaczego można było zabrać te dzieci? Można było, ponieważ Niemcy, kiedy tylko dotarł transport, na przykład do Siedlec, polecili władzom Komitetu Opiekuńczego miejscowego, aby dokonać rejestracji nowo przybyłych i odtąd już nie interesowali się losem wysiedlonych.
Czyli tutaj bardzo duże pole do popisu miał Polski Komitet Opiekuńczy w Siedlcach i jego agendy terenowe w okolicznych gminach. To był właśnie taki pozytyw, bo Niemcy niejako pozwolili na organizację tej akcji pierwszej pomocy, a później na długofalową pomoc, bo ta pomoc trwała do lata 1944 roku, bo po wyzwoleniu właśnie tych terenów już przyjeżdżano po dzieci, zabierano te dzieci w rodzinne strony. Ogromna pomoc polskiego społeczeństwa. Siedlce były zrujnowane, jeśli chodzi o domy, były zniszczone w czasie działań wojennych, czy we wrześniu 1939, czy nieco później. Była wszechobecna, proszę Państwa, bieda. Transport, który dotarł na końcu stycznia, pod koniec stycznia, był to okres tak zwanego przednówka. Zapasy żywnościowe już były w zasadzie na wyczerpaniu. Były problemy z odzieżą, przedłużająca się wojna, problem z odzieżą, przede wszystkim z obuwiem. Też dzieci, które przyjechały w tym transporcie do Siedlec, one bywało, że nie miały bucików. Kiedy wysiedlano wioski, nawet są takie zapiski, że dzieci bose i gołe również zabierano na furmanki i wywożono właśnie w stronę Zamościa do obozu. Te dzieci, one w pierwszej kolejności umierały w obozie przejściowym w Zamościu. Bose, nieodpowiednio ciepło ubrane. Dlaczego? Bo rodzice podczas akcji wysiedleńczej nie byli w stanie, rodzice w rodzinach wielodzietnych, odpowiednio ciepło ubrać wszystkich dzieci. Model rodziny mamy teraz inny, wtedy inne 5-7 dzieci. Było niejako normą w tych rodzinach na wsiach i kiedy trzeba było maleńkie dzieci ubierać, nie wszystkie miały ciepłą odzież, a według, tak jak czytałam we wspomnieniach ze Skierbieszowa, z tej pierwszej wsi wysiedlonej, kiedy wieziono furmankami, wozami właśnie Polaków do obozu za druty, do Zamościa, na jednej z furmanek troje dzieci jechało, było wiezione w beczce z piórami. Podobnie w transporcie do Siedlec, w protokole z kostnicy szpitala miejskiego odnotowano przypadki, gdzie dzieci były niezidentyfikowane, nie udało się, proszę Państwa, bo zmarło w czasie tego transportowania, zmarło 9 osób. Jeszcze w kolejnych godzinach zmarły kolejne i 3 lutego odbył się pogrzeb 23 ofiar eksterminacji właśnie Niemców. Pogrzeb, który przerodził się w manifestację patriotyczną, gdzie tłumnie mieszkańcy miasta, okolic, zebrali się 3-4 tysiące mieszkańców, prawdopodobnie taka liczba uczestniczyła w tym pogrzebie. Również i Niemcy ze spuszczonymi głowami szli właśnie w skupieniu za tym pochodem. W Siedlcach, tak. Nawet prasa konspiracyjna pisała, że w Siedlcach zebrało się około 10 tysięcy Polaków właśnie na tym pogrzebie. Ogromna manifestacja. Niemcy nawet nie próbowali, proszę Państwa, nawet nie próbowali siłami rozproszyć Polaków, którzy z taką zadumą w ciszy właśnie szli, niosąc na swych ramionach właśnie te trumny. Mamy w Siedlcach na dwóch cmentarzach dwie mogiły zbiorowe. Tutaj co chcę powiedzieć, niestety, ale nie wszystkich udało się zidentyfikować, mimo czynionych prób rozpytywań wśród tych przyjezdnych. Nie wszystkie dzieci, proszę Państwa, znały swoje imiona. Były to dzieci maleńkie, nawet dzieci w beciku, w becikach były właśnie transportowane w tym transporcie. Nie wiedziały, nie pamiętały nazwisk. I tym dzieciom czasami trzeba było nadać nowe imiona, czasami nowe nazwiska. I tak też uczyniono w przypadku 2,5-letniego chłopczyka Janka Tchórza, który był wywieziony do powiatu garwonińskiego, a następnie leczony w Warszawie i umieszczony w sierocińcu. O tym będzie mówiła pani Małgorzata Piekarska właśnie jeszcze dzisiaj na temat historii właśnie tego chłopczyka 2,5-letniego. Proszę Państwa, na koniec te dzieci, które dotarły do stacji kolejowych w dystrykcie warszawskim, te dzieci, one były odłączone od rodziców, od matek siłą. One musiały na
przez okres kilku albo kilkunastu miesięcy zapomnieć o rodzicach, zapomnieć w tym sensie, bo maleńkie dzieci roczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie, które nawet nie znały swoich imion, one bardzo szybko przyzwyczajały się do swoich opiekunów, do swoich nowych rodziców zastępczych. Nawet przypadek dziewczynki, nie pamiętam teraz, ona miała dokładnie 5 chyba lat, 5 czy 6 lat, która w Żelechowie, w powiecie garwolińskim, przebywała, potem była wywieziona jeszcze za Warszawę, to ona właśnie, kiedy pytano się, jak masz na imię, jak na nazwisko, to podawała nazwisko opiekunów, ale znała nawet już swoje. Pamiętała swoje, jednak nie utożsamiała się z tymi opiekunami. Kiedy rodzice, czy rodzic, czy mama, czy tato wrócił po dziecko do tej rodziny zastępczej, dziecko uciekało, chowało się za sukienkę czy spódnicę opiekunki swojej przybranej mamy. Bało się nawet tego rodzica. Były takie przypadki, są wspomnienia, bo to był obcy człowiek. To były zerwane więzy. Trudne, niezwykle, niesamowicie trudne do odbudowania po II wojnie światowej. Te relacje, one zostały przerwane właśnie przez wysiedlenie. Wojna zabrała im, proszę Państwa, nie tylko dzieciństwo. Wiele z nich, spośród nich, musiało oswoić się z tragicznymi wiadomościami o losie swoich bliskich. Po wojnie nie brakło przecież sierot zupełnych albo półsierot. W sierocińcach i domach dziecka, i to nie tylko na Zamojszczyźnie, bo na przykład w Siedlcach. Te dzieci, proszę Państwa, nie zaznały już matczynej miłości, mimo tych właśnie powrotów, ale te więzy były zerwane, utrudnione kontakty. Nie zaznały ciepła domowego ogniska. Ale były też, proszę Państwa, dzieci, którym nie dane było dorosnąć. Moje związki z mężczyzną są dosyć ścisłe. Wziąłem ze sobą chusteczki do nosa i z góry mówi, że gdyby mi się głos załamał, to bardzo proszę o wybaczenie. Ale jest to temat, który jest częścią mnie. Po pierwsze, za mężczyzną jest moja mama, która się urodziła w Zwierzyńcu nad Wieprzem. Tam też urodziła się moja babcia i moja prababcia. Prababcia zresztą z pradziadkiem tam leżą. Tam też kuzynka jest patronką miejscowego przedszkola, Wanda Cedrykow. Zresztą matka Pekosińskiego, tak, która jemu wymyśliła to nazwisko Pekosiński. Natomiast moi dziadkowie ze strony ojca, bo jestem warszawianką, z dziada pradziada ze strony ojca, wzięli w czasie wojny na wychowanie dziecko z zamężczyzny i to jest ta historia, którą bym chciała Państwu opowiedzieć. Książka nosi tytuł Syn dwóch matek, dlatego że taki tytuł nosił artykuł mojego ojca opublikowany w 1977 roku w Stolicy. I ten chłopczyk, którego Państwo widzą na okładce, to jest właśnie to dziecko, to jest mój stryj Jan Tchórz, o którym już wspominała dr Beata Kozaczyńska. Mój ojciec zmarł w 1999 roku i został po nim tekst nigdy nie opublikowany, zatytułowany Wojenne losy rodziny Tchórzów. Ja wiedziałam, że ten tekst istnieje i znałam go jeszcze, jak ojciec żył. Tekst nigdy nie został opublikowany, dlatego że był za długi na artykuł, za krótki na książkę. Kiedy po śmierci ojca zajrzałam do tego tekstu, stwierdziłam, że on się po prostu w tej formie nie nadaje i wiedziałam, że będę musiała coś z tym zrobić, żeby ta praca ojca nie poszła na marne, ale jeszcze nie miałam wtedy żadnego pomysłu. Natomiast historia, którą Państwu opowiem, ja ją poznałam z 10 lat i to jest zdjęcie wtedy, kiedy mój ojciec pisał tę historię, przepraszam, tak wyglądał, z nogą w gipsie, z nogą, którą złamał sobie zresztą na Zamojszczyźnie, kiedy byliśmy z wizytą u stryja. Natomiast no, ja, dziesięciolatka, poznaję historię w moim pojęciu jedną z najstraszniejszych, historię chłopca, który dwukrotnie wyrywany jest od swojej matki. Raz od biologicznej, drugi raz od matki przybranej, czyli mojej babci. Dziadkowie zdecydowali się na wzięcie dziecka po tym, kiedy przez Warszawę przeleciała okiem błyskawicy
lotem błyskawicy wiadomość, że na Dworcu Wschodnim kolejarze znaleźli wagon z dziećmi. Dziadkowie poszli do sierocińca i mój ojciec opisywał to w ten sposób. Opisywał to na podstawie oczywiście opowieści swoich rodziców, czyli moich dziadków. Gdy weszli do sierocińca, oczom ich ukazały się gromady wychudłych, schorowanych dzieci, przeważnie w wieku od 3 do 6, 7 lat. Wśród beztrosko igrających po salach sierocińca malców dostrzegła mama stojącego na uboczu maleńkiego chłopczyka. Ubrany w przydługie spodenki z grubego ciemnozielonego welwetu, stał niezdarnie na lekko wykrzywionych nóżkach i ssał smoczek. Na mamę spod długich rzęs patrzyło dwoje lśniących czarnych oczu. Gdy zorientował się, że mama na niego patrzy, podreptał do pielęgniarki i schował się za jej fartu, wyglądając zań co chwila ciekawie. Jak się nazywał? Kim byli jego rodzice? Nie umiał mówić. Czy w ogóle kiedyś mówił? Czy może wskutek przeżyć zatrzymał się nagle w rozwoju? Nikt nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Jego dziecięcy współwięźniowie z transportu nic o nim nie wiedzieli. Nikt z nich nie pamiętał, skąd go zabrano. W sierocińcu nadano mu imiona Krzyś Dionizy. Gdy mama wzięła go na ręce, popatrzył na nią nieufnie. Gdy pocałowała go w policzek, żachnął się i podrapał rączką miejsce pocałunku, a jego duże czarne oczy zrobiły się jakby jeszcze większe. Mama kołysała go na ręku, coś opowiadając, aby go zainteresować, aby zyskać jego sympatię i względy. Po pewnym czasie zapytała go: Krzysiu, pójdziesz ze mną? Popatrzył na mamę, na pielęgniarkę i powiedział cicho: Tia. Książka ojca, czyli ten bazowy materiał, to był taki reportaż opowiadający wojenne losy, ale on się kończył w latach 70. i opowiadał o dalszych losach stryja. Ja, żeby tę książkę napisać, podzieliłam ojca tekst na części i pomiędzy te jego rozdziały dopisałam swoje w formie mojej rozmowy ze zmarłym ojcem, opowiadając mu o tym, jak ja przeżywałam tę historię jako 10-letnia dziewczynka, jak ona mnie zmieniła i dopowiadając też ojcu to, czego on, trudno powiedzieć, nie wie czy wie, zależy od tego, w co wierzymy, ale czego nie mógł wiedzieć, kiedy jeszcze żył, tak to nazwijmy, więc opowiadałam mu jakby dalszy ciąg. Sięgnęłam też po rzeczy, których ojciec nie wykorzystał w swoim tekście, a te rzeczy, które w swoim tekście wykorzystał, musiałam troszeczkę poprawić. Były to między innymi wywiady nagrane z babcią tchórzyną, czyli z mamą stryja, dlatego że to jest taka historia, kiedy z dwóch obcych sobie rodzin zrobiła się jedna, bo proszę sobie wyobrazić, że ja na skutek tego wydarzenia miałam cztery babcie, bo miałam dwie własne, i dwie babcie pochodzące od stryja, czyli jego mamę i jego teściową. I do wszystkich czterech babci mówiłam babciu, co powodowało niesamowite kpiny w szkole, gdzie dogryzano mi, jak można mieć cztery babcie. Każdy normalny człowiek ma dwie, więc ja kłamię, nie jest możliwe, żebym miała jeszcze więcej babci. Jeżeli idzie o opowieści Zofii Tchórzyny, czyli babci Zosi, ja wybrałam parę takich fragmentów, żeby Państwu po prostu przybliżyć też to, o czym tutaj była mowa, czyli sytuację chłopów z Zamojszczyzny, dlatego że to są bardzo dramatyczne losy, między innymi co opowiada babcia Tchórzyna. To była kobieta niewykształcona, niepiśmienna. Jak wiadomo, niepiśmiennemu człowiekowi bardzo łatwo różne rzeczy wmówić, ale też ten niepiśmienny człowiek ma swój honor i pewnych rzeczy sobie wmówić nie da. Więc opowiadała babcia tak. Jak na początku 42 był spis, to mnie powiedzieli, że ja Volksdeutschka. Dlaczego? Bo kiedy był spis, to trzeba było podać imię i nazwisko, z jakiego domu z państwa pochodziłam. To mówię, że ojciec się pisał Fleischer. Fleischer? Tak, a oni mi mówią, że Fleisch to po ich niemu mięso i że na Volksdeutschkę trzeba. Nie, ja mówię, że nie, ja nie ścierwot.
Co mi to mówię da? Ojciec i dziadek był Fleischer, a byli tutaj jako poddane tej miejscowości i Polaki. To ja mówię, po co mnie to potrzebne? Mnie to niepotrzebne. To jest taka... Całe rozmowy z babcią Zosią, które ojciec nagrywał przy mnie, gdzie podkreślam, ja miałam wtedy 10 lat, były dla mnie... Wtedy były momentami wstrząsające, dlatego że ona opowiadała zarówno historię, jak jej zabrano Jasia, zabrano jej dziecko, ale też historię, jak zabierano jej poprzednie dzieci, znaczy starsze córki. Więc tak, Walerkę zabrali wcześniej niż nas, w rok po śmierci męża, bo sołtys podpisał ze wsi do roboty. To było 5 czerwca. Ona mogła, była nie jechać, bo ja byłam, nawet zgłosiłam, że się jej nie należy, bo męża nie mam, to ona mnie w pomocy będzie. Ale ona zlękła się, że będzie kara, że matka karana będzie za to, że ona nie pojechała. No to pojechała. Pojechała w czerwcu, o pół roku wcześniej. O tak, wysiedlenie jak przyszło, to jak dziś pamiętam. 5 grudnia, zawieja plugawa, a mnie nocą, taka szarówka była, zaskoczyli. Przyszli nad ranem. To strzał było słychać aż na wiosce w Chomęciskach Małych. Oni wystrzelali, bo uciekali Chomeńskie na las. A oni byli temu przeciwne, temu, że bandyty, że partyzanty. O, to jak strzał usłyszałam, wstałam i mówię tak. Stefciu, strzał jakiś słychać. Kurę zacięłam, nie wiem, czy dam radę sprawić, jeżeli wysiedlenie nas zaskoczy. Jedni już pouciekali, drudzy jeszcze byli. A ja gdzie miałam z czworgiem dzieci w grudniu uciekać? W las? W śnieg? Trudno, męża nie ma, co ja poradzę teraz z tymi resztą? No i tak przychodzę do wsi i stukają w szybę. O tak, jakby ta szyba była. W tym momencie mama tchórzyna wyciągnęła spracowaną rękę i uderzyła kilkakrotnie w szkło okienne. Dali znak, że idą. Jak ja popatrzyłam w okno, to taka mnie wzięła jakby trema. Ręce mi o tak latały. Mama tchórzyna zatrzęsła rękami. A dzieci w łóżku jeszcze. Ten najmłodszy spał, bo cóż to miał, to dziecko. Miał 2,5 roczku. Spał w kołysce, fikał nogami. Mama Janę Lulu. O tak mu było, jak teraz ten nasz Tomcio. On teraz ma 2 latka, a Janek miał 2,5. Załomotali, to ja mówię, proszę. Nagle dało mi odwagę, proszę wejść. Otworzyłam drzwi. Wchodzą oba w mundurach. Taki jeden w ciemniejszym, a drugi w jaśniejszym. Ten w ciemniejszym z bronią. Jeden był znakiem tego Volksdeutsch. No więc teraz mówi tak, bo zobaczył taki kubek z uchem. Mówi, matka, o to. Po niemiecku on tam mówił, ale ja się domyśliłam. To mnie postawiło tak. Taki rząd na stole, kubeczki, taki jakby te tylko poliwane. Nie skorupiane, tylko takie poliwane jak te dzbanki. Takie, żeby się nie pobiło. Na kawę, mówi, kawa für kleine, bo oni tak mówili na dzieciaki. On to powiedział, żeby te 3 kubki dzieciom wziąć i już. Zamość, bo my będziemy karane. Zamość. Tak u mnie zostało 20 parę kur, prosiak został i krowa. I to przepadło. Rozstąp się ziemia. Dziadkowie wzięli dziecko, które, jak Państwu czytałam wcześniej, nie wiadomo było, jak się nazywa. Wzięli jako krzyż Dionizy. To był styczeń. Mniej więcej po 2-3 miesiącach przyszła informacja, że jest to dziecko. Dokument wygląda tak. O, nie. Nie, to jest ten wcześniejszy, przepraszam, bo to tak. O, to jest ten, że zaświadczenie. Rada Główna Opiekuńcza, doradca na Okręg Warszawski zaświadcza, że państwo Bronisław i Janina Piekarscy zamieszkali w Warszawie. Ulica Morszyńska 5, mieszkanie 7, wzięli na wychowanie z RGO dziecko pozbawione opieki rodziców. Jana Tchórza, lat 2,5, imię matki Zofia, imię ojca nieznane. Oczywiście to nie znaczy wcale, że to było dziecko, nie wiem, panieńskie, nieznanego ojca, tylko po prostu ojciec już nie żył, dlatego że Zofia Tchórzyna była wdową. I w tym momencie, kiedy przygotowywano dokument, RGO nie ustaliło imienia ojca, ustaliło tylko imię matki. Identyfikacja dziecka była możliwa na podstawie zdjęcia, które Państwo widzą na okładce, a które zrobiła Rada Główna Opiekuńcza, kiedy tylko dzieci trafiły do sierocińców. Przyszli fotografowie i te dzieci sfotografowali i na tym zdjęciu rozpoznała Tchórzyna swoje dziecko. Przyszedł potem od niej list do dziadków, ponieważ powiedziałam Państwu, że babcia była niepiśmienna, babcia Tchórzyna, więc
listy, które potem od niej przychodziły, każdy był pisany innym charakterem pisma, bo ona po prostu innej osobie dyktowała, więc no, pisali za nią ci, którzy potrafili pisać. I list był taki. W pierwszych słowach mego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ach, ja może nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Że kiedy dziadkowie wzięli dziecko, to oczywiście cała Sadyba plotkowała, że trzymają Żyda za grube dolary. Dlatego, że dziecko miało czarne włoski, czarne oczy. Nie miało tej nordyckiej urody. Dziadkowie absolutnie nie wiedzieli, jakie jest pochodzenie dziecka. Nie wiedzieli, że to jest dziecko z zamojszczyzny. Wiedzieli, że to jest po prostu jakaś sierota. I pewnego dnia dziecko odsłoniło swoje pochodzenie. Babcia dokładała drewna do pieca i mały, który już zaczynał mówić, podszedł do niej, podał jej drewno i powiedział: na, mama, na bozie. Na bozie, czyli na krzyż. W ten sposób no, jakby zdradził, że jest dzieckiem chrześcijańskim. Natomiast no, oczywiście nadal nie było wiadomo, że to jest za mężczyznę. Więc tak, wracam do tego listu. Droga pani, przepraszam, że tak długo nie pisałam. Nie miałam zdjęcia z obu braciszków Jasiowych, Bolcia i Tadzia młodszego. Dwie mam jeszcze córki, Walercie i Stefcie. Jedna jest w Berlinie, a druga w Prusach u gospodarza. Dlatego, że jak państwu wcześniej czytałam, starsza została już wcześniej, jeszcze przed wysiedleniem wywieziona, drugą zabrano później. Starszej lepiej, a w Berlinie młodszej gorzej. Dłuższy czas nie wiedziałam o nich, bo nie miałam adresu. Otrzymałam listę od obydwu w maju. Piszą, że są zdrowe. To mnie cieszy. Jasiowi posyłam fotografii w liście i obrazek. Dziękuję pani za czułe serce, że się pani zaopiekowała moim dzieckiem. Teraz już się przyzwyczaiłam do swego losu, w jakim się obecnie znajduję. Nie wyobraża sobie pani, jak miałam początkowo, jak mnie przywieźli do Żelechowa. Posyłam często paczki do córki, bo pisze, że brak jej żywności. Pisała mi w liście, że dostają zupę szpinakową na czystej wodzie i po porcji chleba. Żołnierską bochenkę na 4 osoby i idzie na cały dzień do fabryki. Pracuje przy amunicji i materiałach wybuchowych. Pozdrawiam panią z całą rodziną i synka Jasia za Fiatusz. To był pierwszy z nią kontakt i potem ona przyjeżdża zobaczyć dziecko. Dziecko, którego nie widziała ponad 4 miesiące. I to już ojciec mój opisuje tak, jak to zapamiętał. Któregoś dnia do drzwi ktoś zastukał. Mama powiedziała: proszę. Drzwi się otworzyły i weszła wiejska, zabiedzona kobiecina o czarnych, lśniących oczach z pięknymi, kruczymi włosami, przyprószonymi siwizną, owinięta w kraciastą chustkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedziała. Była jakby wystraszona. Na twarzy mamy dostrzegłem jakiś dziwny skurcz czy błysk. Patrząc na kobiecinę, myślałam, że to żebraczka. Czy ja dobrze trafiłam? Zapytała. O tak, na pewno dobrze, odpowiedziała mama jakimś bardzo dziwnym głosem, patrząc w jej szklące się oczy. W dalszym ciągu nie wiedziałam, o co chodzi. Jest u nas pani synek, powiedziała mama, a po chwili obie wybuchnęły płaczem. Była to mama Janka. Przyjechała zobaczyć swego Jasiunia. Przepraszam państwa bardzo, ale po prostu... Ja wiem, że czytam ten tekst 40 raz co najmniej, ale zawsze mnie strasznie porusza. Być może dlatego, że pierwszy raz przepoznałam tę historię, mając właśnie 10 lat. Janek nie chciał przywitać się ze swoją matką, to jest to, co opowiadała pani doktor Kozaczyńska. Gdy tylko z pisma RGO rodzice dowiedzieli się jego prawdziwego imienia i nazwiska, zaczęliśmy go uczyć. Gdy mówiliśmy: nazywasz się Jan Tchórz, on oburzony krzyczał: Aś nie tuś, Aś Krzyś. Gdy rodzona matka przytulała go do piersi i zaczęła całować, odepchnął ją brutalnie i począł wydrapywać każdy pocałunek. Mama Tchórzyna strasznie to przeżywała. Przecież zabrano jej nie tylko Janka. Dwie córki przebywały w Niemczech w strasznych warunkach. List od Stefci, który nam pokazywała, był wstrząsający. Berlin już wówczas był stale bombardowany przez aliantów. Wiosna jest tutaj bardzo dziwna, mama. Latają, zwłaszcza w nocy, takie duże, ciężkie ptaki i gubią olbrzymie, ciężkie pióra. Wtedy słychać tylko jeden syk, mamo. Janek zostaje jednak z moimi dziadkami. Tchórzyna
nie decyduje się go zabrać. To jest bardzo długa, trudna rozmowa, dlatego że ona mieszka kątem u obcych ludzi. Dziadkowie mają czteropokojowe mieszkanie, w którym mieszkają z dwoma synami, czyli z moim ojcem i jego starszym bratem. I babcia Zosia zdecyduje się, że jednak zostawia dziecko no, u moich dziadków. To dziecko przeżywa z nimi, tu widzą Państwo na tej prawej fotografii, na tej widzą Państwo moich dziadków, z moim ojcem i jego starszym bratem Antkiem. Tu widzą Państwo no, stryja Jasia tak, jak on wyglądał sfotografowany zaraz po zabraniu z transportu i zdjęcie, które zostało zrobione już w Warszawie, jak on się trochę odpasł u moich dziadków na Saskiej Kępie, na Elsterskiej, w zakładzie fotograficznym, który potem przeniósł się zresztą na francuską. Wybucha powstanie warszawskie, do powstania idzie starszy brat mojego ojca, idzie też dziadek, tylko że dziadek walczy na Forcie Czerniakowskim, a więc tuż koło swojego domu, natomiast stryj idzie do Śródmieścia, jest w Chrobrym, w ostateczności ląduje w oddziale majora Barego i niestety w Powstaniu Warszawskim ginie. Natomiast dziadek z babcią, która jest w ciąży w siódmym miesiącu, z moim ojcem, z prababcią i jeszcze pradziadkami, czyli rodzicami dziadka i Jasiem, przechodzą przez obóz przejściowy w Pruszkowie. Stąd jest też ten dokument, dlatego że trafiają do Częstochowy i dokument wydany w Częstochowie, jak Państwo widzą, jest napisane, że dla Janiny Piekarskiej, tak, urodzonej w Warszawie, i tu jest podpisane z dziećmi Maciejem, i wychowanek tchórz Jan, urodzony 24 czerwca 1940, no i syn Bronisław, to jest mój najmłodszy stryj, który rodzi się już na wygnaniu w Częstochowie. Sytuacja jest taka, że powrocie do Warszawy, czyli po 17 stycznia, kiedy warszawiacy decydują się wracać do swoich domów. Wracają też moi dziadkowie, wracają z Jasiem. No i oczywiście pewnego dnia zjawia się odebrać go mama. Dlaczego? Nie jestem w stanie Państwu przeczytać, dlatego że po prostu nie przeczytam tego fragmentu. Będę tutaj tak wyjść, że mnie Państwo nie uspokoją. Więc tylko powiem. Idzie, jak tylko puszczają lody, na piechotę zza mężczyzny, dlatego że nie ma już kontaktu z dwiema córkami, które są w Niemczech. Natomiast ci dwaj synowie, ona jak wraca na Zamojszczyznę, nie ma już domu, zostały tylko fundamenty. Więc nocuje w rozwalającej się stodole i chodzi po obcych domach zarobić na to, żeby postawić swój dom od nowa. I pewnego dnia wraca do domu, a na podwórku zastaje dwie trumienki. Okazało się, że chłopcy, którzy próbowali uprawiać pole zaminowali Niemcy i oni obaj wylecieli w powietrze. Ona jeszcze potem opowiada, że mówili jej sąsiedzi, że jeden z nich sobie próbował flaczki z powrotem do brzucha włożyć. Więc w momencie, w którym matka pięciorga dzieci zostaje kompletnie bez żadnego dziecka, nie może doczekać się momentu, kiedy będzie mogła pójść do Warszawy, odebrać to jedno dziecko, które jest gdzieś tam u Piekarskich. Dowiaduje się, że warszawiacy przyjeżdżają do swoich domów. Dowiaduje się, że dom na Morszyńskiej stoi i na piechotę wraca, znaczy na piechotę idzie odebrać swoje dziecko. W momencie, w którym przychodzi po to dziecko, to oczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że to dziecko nie chce z nią iść, dlatego że te więzi zostały na tyle rozerwane, że on cały czas tupie, że to nie moja mama. On na jej widok już jest jak sparaliżowany, bo on wie, po co ona przyjechała. A przecież nie można nie oddać matce jej własnego dziecka. Przecież moja babcia też jest matką i doskonale zdaje sobie sprawę,
jak silne to są więzi. W związku z tym no, idzie Stryj z własną mamą na piechotę na Dworzec Wschodni, jak na ścięcie. Kontakty z nim po wojnie były cały czas i była też korespondencja. Ona zostaje w pewnym momencie w latach 60. przerwana, ale to tak naprawdę już wszyscy są dorośli. Tutaj też jak wyglądały te listy. Proszę zobaczyć, ten jeden jest pisany innym charakterem pisma, ten innym zresztą rozmazany przez łzy i tak dalej. Tutaj odcinek wymeldowania Stryja z Morszyński od dziadków. No i tutaj taka fotografia zrobiona. Mój dziadek, czyli ojciec mojego taty, był inżynierem odbudowy wodociągów i kanalizacji i kanalizował między innymi miasto Krasnystaw, któremu zbudował całą sieć kanalizacyjną i w związku z tym ma tam swoją ulicę i na tej ulicy się znajduje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krasnystawie, więc ja ilekroć przejeżdżam przez Krasnystaw, to czy mam interes, czy nie mam, to jadę i robię sobie zawsze zdjęcie na jego ulicy. Więc w momencie, w którym budował te wodociągi, ojciec do niego często jeździł, no i w trakcie, bardzo często wtedy też dziadek odwiedzał Jasia w Chomęciskach Małych, no i w czasie jednych takich odwiedzin przyjechał też ojciec, zrobił mu namiot z pałatki i tutaj to już jest zdjęcie powojenne, siedzą bracia w tym namiocie pod pałatką. Natomiast ja przyjechałam pierwszy raz do Stryja, to był rok 77. To jest Stryj z najmłodszym synem Tomkiem. Dzisiaj Tomek mieszka w Zamościu. Na gospodarstwie został średni syn Marek. Tomek, zatrzymuję się na tym zdjęciu dłużej, żeby pokazać, Tomek jest mniej więcej tutaj w tym wieku, w jakim był Stryj wtedy, kiedy trafił do moich dziadków. No a tutaj są dzieci Stryja, czyli moje rodzeństwo, Ela, Marek, który jest na gospodarstwie i Tomek najmłodszy. I tutaj my wszyscy, ja tutaj koło Eli z pieskiem. To jest zdjęcie Stryja, które zrobiłam w momencie, w którym już siedziałam nad tą książką. A dlaczego siedziałam nad tą książką w ostateczności? Dlaczego się na nią zdecydowałam? Dlatego, że w 2010 roku jako pisarka powieści dla młodzieży trafiłam na Zamojszczyznę, jako autorka książek młodzieżowych, a ponieważ ja bardzo, ponieważ jestem też genealogiem, więc bardzo często opowiadam też różne prawdziwe historie i postanowiłam dzieciom z Zamojszczyzny opowiedzieć bardzo skrótowo tę historię Stryja Janka i pokazywałam im zdjęcia i mówię, że to jest też historia waszych rodzin, tak tutaj było i nagle odzywają się dzieci i mówią, że to w ogóle nie jest ich historia, bo zagłada dotyczyła tylko Żydów, a oni nie są Żydami. To było dla mnie coś tak wstrząsającego, że wydawało mi się, że na Zamojszczyźnie to wszyscy wiedzą, że ja po prostu wożę drzewo do lasu, że ja opowiadam coś, co jest dla nich oczywiste, a nagle oni mi mówią, że to w ogóle nie jest ich historia. I stwierdziłam wtedy, że ja muszę wrócić do tego swojego pomysłu, żeby zrobić coś z tym maszynopisem ojca. I podjęłam decyzję, że pochylę się nad tym. No więc oczywiście siłą rzeczy jeszcze wielokrotnie pojechałam do Stryja na rozmowę, aczkolwiek to nie znaczy, że przed napisaniem tej książki, a po śmierci ojca my nie mieliśmy kontaktu, bo to tak nie jest, dlatego że w momencie, w którym no, ponad 10 lat temu wychodziłam drugi raz za mąż i wysłałam do Stryja zaproszenie, to proszę sobie wyobrazić, że ponieważ już nie mam żadnej rodziny, to właściwie Stryj jest moją jedyną taką bliską mi rodziną, to Stryj przyjechał do Warszawy, żeby mnie poprowadzić nie tyle do ołtarza, bo ślub nie był w kościele, tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, ile żeby poprowadzić mnie jako swoją córkę. Więc to jest w trakcie prac nad tą książką. Tu jest Stryj ze swoją siostrą Walerką. Walerka już niestety nie żyje. I tak wygląda ta książka. Bardzo dziękuję. Źródła dotyczące tego zagadnienia znajdujące się w naszym archiwum nie są kompletne i w pełni nie odzwierciedlają pełnego spektrum zagadnienia. Na uwagę historyków badających tę problematykę zasługują następujące zespoły akt. Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, Komendy Głównej Batalionów Chłopskich,
Komendy Okręgu 4 BH Lublin i od lipca 1942 roku pod Okręgu 4 Bezamość, dotyczące obwodów 3 Biłgoraj, 4 Tomaszów Lubelski, 5 Hrubieszów i 15 Zamość. Następny kolejny zespół poruszający tę problematykę to relacje, to są wspomnienia żołnierzy BH z wymienionych wyżej obwodów BH i spuścizna profesora Stanisława Kota i Józefa Niedźki. W zespole AKT, Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, zachowała się nieliczna dokumentacja z działalności tej konspiracyjnej organizacji. Należą do niej m.in. rozkazy i listy okulne. Jesienią 1942 roku Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego w listach okulnych numer 1 i 2 zarządziło, aby oddziały BH zbierały i spisywały fakty dotyczące prześladowań, podając tylko wydarzenia stwierdzone i zupełnie pewne. W tym celu zalecała powołanie w każdym województwie osoby, która zajmowałaby się tymi sprawami. W sierpniu 1943 roku Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego w swoich wytycznych, będących również w posiadaniu Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w sprawie budowy aparatu państwowego, zaapelowało do żołnierzy BH, żeby, i tu cytuję, zbierać dane o zbrodniach okupanta. Już obecnie należy opisać różne wypadki w powiecie wysiedleń, mordów, spaleń i tym podobnej. W opisach podać daty, nazwiska wysiedlonych, pomordowanych, nazwy miejscowości, świadków i innych okoliczności. Bardzo pożądane jest ustalenie nazwisk zbrodniarzy. Należy namówić i wyznaczyć, aby pewni ludzie pisali pamiętniki i kronikę. Dane dotyczące działalności okupanta winny być dobrze zabezpieczone i przechowywane w suchym miejscu, by nie uległy zniszczeniu. Rozkazem Komendy Głównej Batalionów Chłopskich nr 16 z dnia 15 września 1943 roku komendanci poszczególnych okręgów zostali zobligowani do nadsyłania do centrali szczegółowych meldunków o wszystkich akcjach, jakie były przeprowadzone przez oddziały BH na podległych im terenach. Dokument ten stwierdza, iż meldunki te powinny być sporządzone obszernie i dokładnie. Stanowić będą podstawowy materiał do projektowanego wydawnictwa o działalności chłostry, niezależnie od ich wielkiej wartości archiwalnej w przyszłości. Zbrojnym ramieniem konspiracyjnego ruchu ludowego były bataliony chłopskie z Komendą Główną na czele. Materiały archiwalne dotyczące tej organizacji przechowywane są przechowywane w archiwum, odzwierciedlają działalność konspiracyjnego ruchu ludowego w poszczególnych okręgach, w tym również w okręgu czwartym obejmującym województwo lubelskie. Wśród archiwalnych dokumentów z Okręgu Lubelskiego dominują rozkazy organizacyjne, sprawozdania, instrukcje, komunikaty w sprawach organizacyjnych, szkoleniowych i zbrojeniowych, a także sprawozdania z działalności sabotażowej i dywersyjnej oraz zbrojnej. Ważną rolę w funkcjonowaniu batalionów chłopskich odegrał rozkaz nr 8 Komendy Głównej BH z lipca 1942 roku, nadający strukturom BH charakter wojskowy. Był on wstępnym krokiem do rozpoczęcia na szeroką skalę szkolenia wojskowego żołnierzy BH. Polecał, aby przystąpić do organizowania w kraju oddziałów terytorialnych i tworzenia oddziałów taktycznych, w tym również i na Zamojszczyźnie. Bardzo ważne znaczenie historyczne posiada memoriał w sprawie zorganizowania ludności polskiej przeciwko akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie, sporządzony po wizycie komendanta głównego Franciszka Kamińskiego na tym terenie, której celem było zaplanowanie samoobrony chłopskiej opartej na zorganizowanych tam oddziałach chłostry. Czytamy w nim m.in. o masowym wysiedlaniu Polaków, mieszkańców tych wsi i osadzaniu na ich miejsce Volksdeutschów oraz Niemców przywożonych z Rosji i Bezarabii. W memoriale wskazano na ogromny zasięg tej bestialskiej akcji, obejmującej najpierw powiaty zamojskie i tomaszewskie.
Tomaszowski. 15 grudnia 1942 roku na odprawie komendanta głównego z komendantami obwodów objętych akcją wysiedleńczą zarządzano, aby, cytuję, w czasie pomiędzy 20 a 25 grudnia spalić 10 wsi zajętych przez kolonistów, a stanowiących centrum terenów wysiedlonych. W razie gdyby warty kolonistów atakowały, ostrzeliwać i podpalać, po czym się wycofać. W dokumencie poinformowano, że bezpośrednie kierownictwo akcji obejmie wysłany w tym celu z Warszawy Jerzy Mara. Celem uzupełnienia posiadanego tam uzbrojenia przetransportowano tam pewną ilość amunicji, broni krótkiej i granatów. Ciekawym materiałem archiwalnym dla prezentacji akcji sabotażowych i dywersyjnych na omawianym terenie jest sprawozdanie z obwodu 15 Zamojskiego sporządzone przez zastępcę komendanta obwodu BH Zamość Władysława Wyłupka, pseudonim Warta. Sytuację na tym terenie opisują również meldunki Edwarda Michońskiego, pseudonim Lis, który od stycznia 1944 roku pełnił funkcję komendanta podokręgu 4 B Zamojskiego. Uwagę badaczy zwraca sprawozdanie z obwodu 4 Tomaszów Lubelski odnoszące się do akcji zbrojnych na tym terenie, w którym m.in. podkreślono, że cytuję, do 1942 roku warunki pracy były zupełnie możliwe. Warunki pracy zmieniły się na niekorzyść konspiracji po akcji w Dzierążni, Hucie Dzierążyńskiej i Zaborecznym, w których to wsiach od 28 grudnia 1942 roku do 2 lutego 1943 roku zabitych zostało w walkach 110 Niemców, żandarmów i innych. Przeprowadzona pacyfikacja na wsi Huta i Dzierążnia dała w sumie 270 zabitych z ludności polskiej jako odwet w wieku od kilku miesięcy dzieci do starców. W przytoczonym dokumencie przedstawiono strukturę organizacyjną BH na tym terenie i omówiono ważniejsze akcje zbrojne. Cennym źródłem badawczym jest rozkaz nr 10 komendanta obwodu 4 Tomaszów Lubelskiej, przedstawiający ogrom zagrożenia ze strony wroga do mieszkańców tamtejszych wsi. Bezlitosny wróg sięgnął po najdroższe nam dobro, usuwa nas z naszych odwiecznych siedzib, w bestialski sposób rozrywa rodziny, oddzielając dzieci od matek, mężów od żon, a wszystkich wysyła na zatracenie, chcąc z ziemi naszej stworzyć oazę niemczyzny. Rozkaz do walki wydał komendant główny, a my żołnierze rozkaz ten wykonamy z niezłomną wiarą, że słuszność po naszej sprawie i że z tej nierównej walki z bestiami w ludzkim ciele wyjdziemy zwycięstwo. Rozkazem numer 11 komendant obwodu 4 Tomaszów Lubelski z dniem 24 grudnia 1942 roku ogłosił stan wojenny na terenie gminy Tarnawatka, Krynice, Komarów, Rchanie i Kotlice. A w pozostałych gminach powiatu tomaszowskiego zarządził stan pogotowia bojowego. Istotnym dokumentem dla badaczy konspiracyjnych dzieł UPH jest rozkaz nr 3, łamany przez 43 rok, komendanta obwodu 4 Tomaszów Lubelski, wydany w lutym 1943 roku, który stwierdza, i tu cytuję, że na skutek szalającego terroru okupanta zmuszeni byliśmy zareagować zbrojnie, by dać dowód siły, oporu i zdecydowania do walki z metodami, które w najbrutalniejszy sposób zaczął stosować barbarzyńca. Uzupełnieniem problematyki są raporty sytuacyjne z frontu walk i wnioski odznaczeniowe. Wiele informacji o działalności batalionów chłopskich w obwodzie zamojskim wnoszą rozkazy i meldunki komendy obwodu 15, zawierające stan organizacyjny w podokręgu zamojskim i dane statystyczne odnoszące się do pacyfikacji wsi w latach 1943-1944. W zasobie archiwalnym na uwagę historyków zasługują liczbowe dane statystyczne z pacyfikacji i wysiedlenia na powiat 15 Zamojski sporządzone we wrześniu 1943 roku. Prezentują one zestawienia informacji o wysiedlonych miejscowościach z poszczególnych gmin powiatu, także podają stan organizacyjny batalionów chłopskich pod względem osobowym i wyposażenia w sprzęt bojowy.
meldunku sporządzonym w dniu 8 stycznia 1943 roku przez szefa sztabu Komendy Okręgu 4 Lubelskiego Jana Wojtala, pseudonim Jesz, czytamy o tragicznych skutkach polskich akcji dywersyjnych w obwodzie zamojskim. Za uszkodzenie linii kolejowej i spalenie do tej pory nic nie było. Dopiero w dniu 5 przyjechało SS do kilku wsi i rozstrzelało ludzi w każdej wsi, przeciętnie od 20 do 30 osób. Ofiary są duże, ludność przestraszona i przerażona. Co począć? Te wsie są w pobliżu ruskich piasków, gdzie został zburzony most. Jeżeli jest to odwet za most, a tak należy rozumieć, grozi to samo ludności we wszystkich tych punktach, gdzie była dywersja. Wiele merytorycznych informacji wnosi sprawozdanie z działalności konspiracyjnego ruchu ludowego w województwie lubelskim, złożone przez byłego przewodniczącego kierownictwa SL ROH Okręgu 4 Lubelskiego, sekretarza naczelnego PSL Stanisława Wójcika na pierwszym kongresie PSL w styczniu 1946 roku. Do pełniejszego historycznego spojrzenia na powstanie zamojskie nieodzowne jest zapoznanie się z niepublikowanymi relacjami i wspomnieniami przechowywanymi w archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego. Powstały one w oparciu o przeżycia i doświadczenia bojowe żołnierzy i oficerów batalionów chłopskich. W archiwum zakładu zgromadzono ponad 1100 relacji, z czego po 26 zostało spisanych przez uczestników Ludowego Ruchu Oporu z obwodów Tomaszów Lubelski i Zamość, 11 relacji dotyczy obwodu Chrubieszów, a 5 relacji obwodu Biłgoraj. Wśród opracowań dotyczących obwodu Zamość na uwagę zasługuje relacja zawierająca przerażające listy dzieci w wieku od 8 do 13 lat, relacjonujące wydarzenia związane z wysiedlaniem ze swoich miejsc zamieszkania. Są to wspomnienia pisane przez dzieci po 2 latach ich pobytu pod opieką sióstr zakonnych w Żelechowie. Oto fragment z listu Marysi Palichowskiej, lat 13. 27 listopada 1942 roku na naszą wieś przyjechało masę wojska. Chodzili po domach, nakazując kilka minut opuścić swój dom, zebrać się pod gmachem szkolnym. Furmankami zawieziono nas do Zamościa. Po tygodniu znów wypędzono nas na plac o 8 wieczór. Deszcz ze śniegiem padał na nas po prostu, że niebo nad nami płakało. I tak staliśmy do następnego dnia po południu i dalej czekaliśmy zmiłowania Bożego i wyglądaliśmy zza drutów jak te ptaki zamknięte w klatkach. W następnym tygodniu samochodami zawieźli nas do stacji. Tam dostaliśmy po bochenku chleba. Jechaliśmy przez 2 dni i nie dostaliśmy ani kropli wody. Te ważne dla badaczy materiały źródłowe uzupełnia śladowa dokumentacja odnosząca się do prezentowanego zagadnienia, znajdująca się w zespołach archiwalnych profesora Stanisława Kota i pełnomocnika CKRL do spraw BH Józefa Niećki. W archiwum profesora Stanisława Kota jest zaszyfrowana depesza administracji cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego skierowana do rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie z dnia 31 lipca 1943 roku, informująca między innymi, i tu cytuję: pacyfikacja w Lubelszczyźnie przynosi zagładę znacznej części ludności. Około 100 tysięcy zostało wysiedlonych lub porzuciło swe siedziby, nie czekając wysiedlenia i ukrywa się w lasach. Z tego około połowę wysłano do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Rzeszy, a wiele tysięcy zabito. Pod adresem ukrywających się w lasach dowódca SS i policji na dystrykt lubelski ogłosił rodzaj ultimatum, wzywając do zgłoszenia się do 31 lipca i oddania się w ręce władz. Po tym terminie będą traktowani tak, jakby byli członkami band bolszewickich, których radykalne wytępienie jest tylko kwestią krótkiego czasu. Cennym materiałem badawczym jest szczątkowa dokumentacja zawarta w archiwum Józefa Niećki, obrazująca pacyfikację wsi w latach 1942-1943 w powiatach Zamość i Tomaszów Lubelski. Są to raporty, sprawozdanie, meldunki. Jedna jednostka archiwalna dotyczy wsadzenia niemieckiego pociągu wojskowego pod Gołębiem. Uzupełnieniem zaprezentowanych wyżej materiałów źródłowych jest pismo członków Komendy BH Batalionów Chłopskich
Tomaszu Frubelski, Jana Krupy, Adolfa Petryszyna, Bronisława Krzeszowca i Adolfa Pipowca, skierowane w 1972 roku do prezesa ZSL Stanisława Gucwy z okazji 30. rocznicy walk o ojczyznę. Ciekawe informacje zawarte są w materiałach archiwalnych sesji naukowej zorganizowanej w 1983 roku z okazji 40-lecia walk pod Zaborecznym i Różą. Został tam załączony list komendanta głównego generała Franciszka Kamińskiego do uczestników spotkania. Dokumentacja archiwalna wytworzona przez agendy konspiracyjnego ruchu ludowego została w archiwum zdigitalizowana i jest udostępniana. I serdecznie zapraszam, jeżeli kogoś z Państwa zainteresują te materiały, które znajdują się w naszym archiwum. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, taka refleksja, bo siedzę, pilnie słucham, mimo sporej wiedzy na ten temat jako historyka, i taka refleksja mi się nasuwa. Ja pochodzę z Mazowsza Północnego, z powiatu puńskiego, rejencja Ciechanowska w czasie II wojny światowej. No, tutaj pani profesor mówiła, przytaczała te liczby. No my, moi przodkowie, z moimi rodzicami, włącznie dziadkami, byliśmy przeznaczeni wszyscy do likwidacji. Tak zresztą mówili Niemcy, których na Mazowszu było około 100 tysięcy, bo to osadnictwo niemieckie było bardzo duże. U nas na wsi były dwie rodziny niemieckie. Obydwie były Volksliste podpisały oczywiście, były tam nie wiem w której kategorii. W każdym razie jeden był w miarę przyzwoity, grał na dwie strony, drugi był nieprzyzwoity. No, poniósł konsekwencje wraz z całą rodziną. Domyślacie się Państwo jakie. Po prostu Rosjanie ich zabili. Wszystkich, prawda? No i proszę Państwa, mój ojciec świętej pamięci, kiedy tam wspominał tą wojnę, choć zawdzięcza chyba życie temu Niemcowi, który go zatrudnił, czy miał nakaz ojciec jako młody człowiek, rocznik 1925, ojciec był, więc już był dorosły. Właśnie dorósł w czasie II wojny światowej. To zawsze tacie mówiłem, ale ojciec uważał, że żaden Niemiec nigdy nie powinien stanąć na ziemi polskiej. Na granicach powinno być napisane Niemcom wstęp zbroniony. Jeszcze taka jedna refleksja z mojego, kiedy wszedłem do liceum, to ojciec poszedł do komisji przydzielającej, żebym się nie uczył języka niemieckiego, co oczywiście było takim ingerencją, prawda? I popatrzyłem na tatę, no oczywiście, a jakiego chce się, żebyśmy go uczyli, no francuskiego. No i oczywiście, dzięki temu oczywiście uczyłem się języka francuskiego i jako tako ten język opanowałem. To taka refleksja, czyli no po prostu reakcja na te straszliwe rzeczy, które również dotykały i północne Mazowsze. Tutaj masowo wywożono po prostu na roboty, bo tutaj moja mama świętej pamięci jako 17-letnia, 16-letnia dziewczyna była do Prus Wschodnich wywieziona. No miała szczęście, ocalała, prawda, 16-letnia, prawda, tak jak tutaj Państwo mówiliście. Proszę Państwa, no tutaj były już mówione przed chwilą pan magister Zenon Kaczyński w swoim świetnym wystąpieniu, jak i wcześniej wielu tutaj z Państwa mówiło o tej grozie, w jakiej żyło społeczeństwo polskie. Ja tutaj z racji moich badań wieloletnich w Londynie, w archiwach polskich w Londynie, w Instytucie Polskim i Muzeum imieniem generała Władysława Sikorskiego w Studium Polski Podziemnej, no, w Bibliotece Polskiej i Muzeum, w Bibliotece Polskiej w Londynie, jako też British Library i również w archiwum brytyjskim na Kew Garden, prawda? Więc tutaj z tej strony chcę parę refleksji przedstawić. Oczywiście mam tu przygotowany kilkunastostronicowy mój komunikat, więc oczywiście, że nie będę go wygłaszał w całości, bo i czasu nie ma.
Proszę Państwa, w obliczu tej grozy polski ruch podziemny, który rzeczywiście, tak jak tutaj Państwo mówili, doktor Janusz Gmitruk chyba tutaj zwrócił uwagę, stanowił rdzeń polskiego państwa podziemnego, prawda? No, w strukturach polskiego państwa podziemnego, w delegaturze rządu, w delegaturach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, prawda? No również i oczywiście z racji, o których tutaj już Państwo mówiliście, miał własne siły zbrojne, bo jak mówiono w kierownictwie Ruchu Ludowego, nie chcielibyśmy, żeby powtórzył się rok 1918. Musimy mieć własną siłę zbrojną, żeby nam tej wolności i tych praw nie wyrwali, tak jak wyrwali je Piłsudczycy zamachem stanu w 1926 roku. To pani doktor Bednarzak mówiła o porażającej, antychłopskiej polityce obozu sanacyjnego, który dopuścił się zbrodni i za które tym panom stawia się pomniki, prawda? Piłsudski i jego, nie chcę tutaj używać, bo wiadomo, że Józef Piłsudski ma swoje zasługi, ale po roku 26 nie zasługuje na uznanie. Nie zasługuje, a już jego pomocnicy tym bardziej, prawda? No w roku 1939 wielu z nich okazało się tchórzami. Mój świętej pamięci dziadek powiedział, jako już prosty żołnierz walczący w 20. Dywizji Piechoty w Armii Modlin, że jakby spotkał Śmigłego i innych, po prostu by ich zastrzelił. Mówi, dziadku, jak to by dziadek zastrzelił? Naczelnego woza by dziadek zastrzelił? Tak, no to zdrajcy. No, ich tchórze. Proszę Państwa, tutaj obowiązywał Ruch Ludowy, ogłosił właśnie, przeczuwając, zresztą jak tu mówił Zenon Kaczyński, taki dekalog zachowania się polskiego chłopa. Ja tu 10, a dekalog to wiadomo, że 10, prawda, ale nie będę 10 cytował, tylko 2. Walcz zdecydowanie o Polskę niepodległą, powiększano o ziemię zrabowane ogniś przez Niemców, Polkę silną, zdolną do osłaniania się przed wrogami, wzmocnioną przez ścisłe przymierze z przyjacielskimi, a zwłaszcza słowiańskimi narodami. I drugie, piąty powiedzmy punkt tego dekalogu, służ uczciwie ojczyzny jako żywiciel narodu, utrudniaj okupantowi rekwizycję, dostarczaj żywności głodującym braciom w mieście i na wsi. Pamiętaj o dzieciach, o wyrzuconych z ojcowizny przez Niemców. Dbaj po chrześcijańsku, aby nie było wyzysku. No, tutaj Państwo mówiliście, szczególnie tu Pani o dzieciach mówiąca, właśnie Pani doktor, prawda, no gdzieś to jednak trafiało na podatny grunt, prawda, i rzeczywiście przez społeczeństwo było odbierane, prawda, i realizowane, co ważne. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o Londyn, no Londyn był oddalony 1600 kilometrów, te wieści docierały do niego, może nie z opóźnieniem, ale przetrawiane były w kontekście geopolityki europejskiej, światowej i oczywiście brytyjskiej polityki, prawda, i amerykańskiej, która nie dostrzegała takich drobiazgów jak wysiedlenia na Zamojszczyźnie, wymordowanie 6 milionów Żydów europejskich, to też do nich przecież mimo informacji, które przekazywano od Jana Karskiego poczynając, prawda, tutaj. Pan profesor Duraczyński, wybitny znawca, już nie żyjący, dziejów II wojny światowej Polski, szczególnie napisał, że fiaskiem zakończyły się trwające na przełomie 42-43 polskie starania o akcje odwetowe za wysiedlenie ludności polskiej na Zamojszczyźnie. Tutaj rząd Rzeczpospolitej Polskiej pod kierownictwem generała Władysława Sikorskiego w tym czasie, kiedy rozpoczęła się akcja na Zamojszczyźnie, rządem kierował wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister spraw wewnętrznych, dlatego że generał Władysław Sikorski był w tym czasie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, prawda, był tam z wizytą, prawda, więc tutaj spadło na wspominanego tutaj, cytowanego przez Zenona Kaczyńskiego, te wystąpienia Mikołajczyka, prawda. No Rada Narodowa
Rzeczpospolitej Polskiej powstała w 1940 roku pod kierownictwem Ignacego Jana Paderewskiego, a faktycznie do 1941 roku była kierowana przez Stanisława Mikołajczyka jako urzędującego wiceprzewodniczącego Rady Narodowej, taki długi tytuł Mikołajczyk nosił, prawda? Dość sprawnie była takim polskim quasi-parlamentem uchodźczym, prawda? Kilkunastoosobowym, no, była pierwsza Rada Narodowa w latach 1940-1942 i druga Rada Narodowa powołana w 1942 jako dotrwała do 1945, do lutego, pod przewodnictwem tu wspominanego już przed Janusza Mitruka, profesora Stanisława Grabskiego, prawda? To ta pierwsza miała kilkanaście osób, druga miała około 30-40 osób, ona się, skład jej się po prostu powiększał. W Radzie Narodowej oczywiście były reprezentowane wszystkie nurty polityczne Rzeczpospolitej, ta gruba czwórka, również reprezentacje obozu sanacyjnego Piłsudczykowskiego z tego nurtu, powiedzmy, no, liberalnego nazwijmy, jako też jedyna mniejszość narodowa, która uczestniczyła czynnie w posiedzeniach i działalności Rady Narodowej, to jest oczywiście przedstawicieli narodu żydowskiego, ludności żydowskiej. Dr Ignacy Schwarzbart i potem Mordka Zygelboim, prawda, no, znany Państwu z tragicznej śmierci. Mordka Zygelboim popełnił samobójstwo w maju 1943 roku na znak protestu przeciwko milczeniu świata zachodniego, przeciwko braku pomocy dla mordowanego wówczas masowo narodu żydowskiego, prawda? To był ten jego protest Mordki Zygelboim, a zresztą bundowca, pepesowca z bundu, więc tego nurtu jakby asymilacyjnego, prawda? Który wiązał, no, jakby los części narodu żydowskiego z losem polskim, prawda? Tutaj. Proszę Państwa, Rada Narodowa występowała, miała informacje, no, via Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oczywiście meldunki, które szły drogą radiową, drogą kurierską, prawda? Więc tutaj Rada Narodowa, chociażby podczas posiedzenia 2-4 stycznia 1943 roku, ale w tym momencie, kiedy tam na Zamojszczyźnie się działo, w sprawie masowych mordów popełnionych w Polsce przez Niemców, we wniosku z tym do rządu Rzeczpospolitej stwierdzała Rada Narodowa, wysłuchawszy sprawozdań o dokonywanych w zakresie celów wojny, pracach ministerstw, wojny, spraw zagranicznych oraz informacji i dokumentacji i zważywszy niepokojący stan spraw Polski w opinii świata, który może odjąć wagę w okresie kongresowych, najlepiej nawet przygotowanym pracą, wyraża zdanie, że zorganizowanie propagandy interesów polityki polskiej winno być w obecnej chwili uznane za zagadnienie naczelne i niecierpiące zwłoki. Wymaga ona wprowadzenia do działań propagandowych sprężystego kierownictwa oraz natychmiastowego skupienia, uzgodnienia i wyzyskania wszystkich rozporządzalnych czynników i środków działania, tak drogą urzędową, jak drogami nieurzędowymi. No i tutaj oczywiście domagano się, Rada Narodowa zwracała się do rządu z apelem, aby podjął sprawę przeciwdziałania gwałtom niemieckim, uznał za najpilniejszą i najważniejszy przedmiot swego działania i wyczerpał wszystkie stojące do jego rozporządzeń środki, które by mogły zmusić naród niemiecki do odstąpienia od swojej polityki niszczenia narodu polskiego. W szczególności Rada Narodowa stoi na stanowisku, że rząd polski zobowiązany jest zwrócić się do aliantów o natychmiastową pomoc wojskową przez skuteczne, silne bombardowania Niemców na ziemi niemieckiej. Oczywiście akcję informacyjną w języku niemieckim, no, wraz z bombami powinny być rzucane właśnie dokumentacja pokazująca, co Niemcy robią, w jakiego typu zbrodnie
dokonują, żeby to społeczeństwo niemieckie było poinformowane. Tutaj Komisja Rady Narodowej w składzie właśnie pani Zofia Zaleska, dr Jan Jawórski, ludowiec, Jan Szczerek, socjalista, Witold Kulenski, ludowiec i Szmulzygelboim właśnie z PPS-u Bundu taką rezolucję uchwalali. Zresztą ona została uchwalona, przekazana rządowi, jak i również apel do wszystkich walczących po stronie alianckiej parlamentów, łącznie oczywiście z najbliższym parlamentem, bo było blisko w Londynie, prawda, parlamentowi brytyjskiemu została przekazana. Pisano memoranda. No miano świadomość, że w ten sposób już na przełomie 42-43 w okręgu Lublin zlikwidowano 54 wsi, wysadzono, zniszczono ponad 100 wsi. Ludność likwidowanych wsi stawiała opór zbrojny. Między innymi zginęła w walce z Niemcami cała męska ludność we wsi Kitów. Równocześnie cała ludność żydowska jest mordowana bez względu na płeć i wiek. Rada Narodowa stwierdza, że naród polski prowadzi nieprzerwaną od 1939 roku walkę z Niemcami przez odmowę współdziałania, niewyłonienia żadnego kislika oraz przez stworzenie nowej armii walczącej za granicami kraju. Rada Narodowa RP przypomina, że nieugięta stanowisko narodu polskiego przeciw propozycji niemieckiego najazdu na Rosję uratowało Sowiety od wojny w 1939 kosztem milionów istnień ludzkich. Tutaj oczywiście przeciwstawiano się również dywersyjnej działalności padochroniarzy sowieckich, jak i również dywersyjnej działalności, bo rozpoczęła również jaczyjka komunistyczna w postaci PPR-u, jak wiadomo, działać, prawda? Choć tutaj mówiliście Państwo o tym, że niektóre oddziały GL-u czy AL-u, czy oddziały sowieckie z jeńców wojennych złożone, prawda, w tych akcjach chociażby i batalionów chłopskich na Lubelszczyźnie uczestniczyły, prawda, no, ale nie były akceptowane przez władze Rzeczpospolitej. Oczywiście na forum rządu również już od listopada, jak mówiłem, bez udziału generała Władysława Sikorskiego, bo wyjechał do Londynu, ale oczywiście miał pełne pełnomocnictwa wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister spraw wewnętrznych, potwierdzono i zwracano się do rządu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych o przedstawienie, że straszna sytuacja kraju i potrzeba podtrzymania jego oporu, podobnie jak w innych krajach Europy, wymaga przyspieszenia tempa wojny, pożądanego obecnie pod względem wojskowym oraz wprowadzić to hasło do polskiej propagandy. No tu nie będę przytaczał mowy Mikołajczyka, bo ona była właśnie to, co tutaj Kaczyński, przed chwilą pan Kaczyński mówił, prawda, to już nie będę tu powtarzał. No, powtórzyła się usilna prośba o bombardowania Niemiec, łącznie z akcją ulotkową stwierdzającą fakt bombardowania jako karę za zbrodnię. No tutaj, proszę Państwa, z tym, że władze Rzeczpospolitej na uchodźstwie obawiały się to, czego komuniści wzywali, masowego powstania, tu nie było zgody. Stąd też było to skorelowane, to co Państwo mówi, Pani Profesor tu mówiła, chociażby działania właśnie obwodu tej akcji, która przeciwstawiła się pod Wojdą Zaborecznym, prawda, podróżą, prawda, ona się mieściła w wytycznych rządu Rzeczpospolitej Polskiej tutaj. Bo rząd Rzeczpospolitej to jest posiedzenie z 25 grudnia pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczyka, wicepremiera, uważa opór ludności przeciwko niszczeniu siły żywej narodu w obszarze, gdzie Niemcy przystępują do tępienia jej za konieczny. I stąd tu się mieściła ta akcja, prawda? To co komendant główny BH podjął, prawda? Natomiast rząd uważa zarazem za bezwzględne, konieczne nierozszerzanie oporu poza obszar bezpośrednio dotknięty działaniami niemieckimi oraz poleca unikanie nawet pozorów ruchu czy powstania ogólnego.
I ta dyrektywa rzeczywiście bardzo była ściśle przestrzegana. Tutaj potwierdzona została na posiedzeniu 7 stycznia 1943 roku Rady Ministrów i w przemówieniu radiowym 8 stycznia wygłoszonym przez na falach BBC, to przemówienie Mikołajczyka, który zrewidował i uściślił i skoordynował rząd w tym momencie, akcję, którą prowadzili tutaj bechowcy, prawda, w ramach tej samoobrony, prawda. Tutaj jest dłuższe przemówienie, nie będę go mówił, bo mówi o właśnie akcji niszczenia tych wszystkich morderstw totalnych, prawda, które Niemcy dokonują. Dlatego też rząd jest pewien, że w obecnych ciężkich przejściach nie zawiedzie społeczeństwie zmysł i wola działania według wskazówek czynników miarodajnych w kraju. Czy to koordynowanie, i rzeczywiście tak było, po prostu się podporządkowano. Do wszystkich walczących stron, do amerykańskiej również, brytyjskiej, oczywiście Nowa Zelandia i wszystkie inne, złożono obszerne memorandum, bardzo szczegółowe, to znów nie będę tutaj go cytował, bo Państwo już tu mówili, prawda, więc nie ma potrzeby. Rzeczywiście, tak jak Państwo tu mówiliście, jak Pani Profesor tu mówiła, i Janusz i inni Państwo, 2 sierpnia, już po tragicznej śmierci, jak wiadomo, w Gibraltarze 4 lipca zginął naczelny wódz, premier rządu RP, generał Władysław Sikorski, w niewyjaśnionej dotychczas katastrofie lotniczej, w dniu 2 sierpnia 43 premier Mikołajczyk stwierdził, że nadeszła depesza z kraju o likwidacji akcji eksterminacyjnej przeciw ludności polskiej na Lubelszczyźnie. Winna być zakomunikowana rządom sprzymierzonych mocarstw jako dowód skuteczności ich ostrzeżenia i zachęty na przyszłość. No, tutaj się we mnie zagotowało, ale taka taktyka, po prostu inaczej nie mógł powiedzieć, prawda? Oczywiście tutaj mówił o konflikcie między Globotnikiem, którego odsunięto, a generałem Frankiem, generalnym gubernatorem, prawda, który no, po prostu był z korzyścią dla Polski. A już 9 grudnia 1943 Mikołajczyk stwierdził, gdy Niemcy zaczęli masowo wysiedlać chłopów w Lubelszczyźnie, odpowiedzią na to były wysadzone pociągi, zrywane linie komunikacyjne, spalone wsie z kolonistami niemieckimi i otwarte walki oddziałów polskich z oddziałami niemieckimi. Już tu była pełna akceptacja tych działań, prawda, które z tej odległości okazały się skuteczne, prawda. A już, proszę Państwa, żeby tu, no tak, to jest to wystąpienie właśnie sierpniowe, które jakby potwierdza skuteczność działań Komendy Głównej BH, oczywiście również wymuszone, ale wsparte również przez Armię Krajową, jak i również przez niektóre oddziały tu GL-u, prawda, czy właśnie tą partyzantkę sowiecką, choć jak mówię, tutaj zastrzeżenia były, bo no, wiadomo, że prowadzili działalność dywersyjną. Oczywiście, proszę Państwa, bardzo dokładny bilans to jest oczywiście te 100 tysięcy, wysiedlenie kilkadziesiąt tysięcy tych dzieci, o których Państwo tu mówili, w warunkach no, straszliwych mordów. I za okres 4 lat mówiono, zginęło 2,5 miliona zamordowanych Polaków i Żydów, 300 tysięcy uwięzionych w obozach, 2 miliony wywiezionych na przymusowe roboty, 1,5 miliona wysiedlonych z zachodniej Polski, nie licząc wywiezionych do Rosji, prawie milion, prawda? Zobaczcie Państwo, podsumować. No, te dwa zbrodnicze systemy, akurat ten jeden był oczywiście w tym momencie po stronie aliańskiej, myślę o Stalinie, ale przecież w sprawach polskich współdziałanie sowiecko-niemieckie było ciągłe, prawda? Nawet na odległość przecież oni tutaj byli zgodni. Widzę powstanie warszawskie, nie będę w to wchodził. W każdym razie, proszę Państwa, ta akcja batalionów chłopskich, obrona, no była jakby, tak jak tutaj mówiliście Państwo, zaczynem
do rozwinięcia, no za chwilę przecież podjętej akcji Burza, bo w listopadzie 43, jak tutaj mówiła pani profesor, tam pokazując, prawda, to do października 44 przecież te oddziały, które weszły do walki, potem brały czynny udział właśnie już w walce zbrojnej, otwartej, prawda, przeciwko Niemcom, współdziałając z Armią Sowiecką, niestety Armią Sowiecką, która no, zamordowała Armię Krajową, jak przecież wiecie państwo. Moja, ze strony mojej córki, mój zięć, prawda, pochodzi właśnie z tamtych stron. W jego rodzinie sowieckie NKWD zamordowało 7 osób, bliższej i dalszej, żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję bardzo.